Ściągajcie worki. Dawaj jeszcze dwóch nurków. Niech czeszą rzekę. Gdzieś muszą być głowy. A głowy, dobrze zrozumiałeś. Obcięte głowy. Co tak stoisz? Co mam odlać? Cały plac mam odlać? To sam się odlej. Jeszcze śnieg zaczyna padać. Byłeś na meczu? Daliśmy dupę. Pospiesz się, bo zamarzniemy tu. Na mojego czuja przyjaciele ze wschodu. No i dobrze. Niech się wymordują. Z tego ma być obmurówka. To musi wyglądać. Tłumaczyłem, pokazywałem. Jak się przywiezie, to się znajdzie. Otoczaki do 1,5 metra, spoina cementowa. Gdzie jest ta obmurówka? Dobra. Przebierzcie to, co się nadaje, resztę na ciężarówkę. Nie róbcie mi tu śmietnika. Ta forca? Będzie kamień, będą pieniądze. No szefie, z panem to się nie da budować. No. Co masz taką minę? Skakuj. Co, bałaś? Nie podchodziłam. Dlaczego? Przecież to wykuliśmy. No, wykuliśmy. Zapnij się. Wyciąłeś brzozę. Stała w sypialni. Panowie, na co czekacie? Kupimy psa? Co? Czy kupimy psa? Pomyślimy. Dzieci się dobrze chowają za zwierzętami. Byłam u lekarza. Siódmy tydzień. No to wykuliśmy. Co to jest? Co to jest? Zobacz po zegarka. Co? Po zegarka. Wow. Marcin, widziałeś? Ile ci zapłacili? Nie powiem ci. Nie chciałeś zrobić rozkładówki? A spadek. Panowie, szukam czwartego na wyprawę. Stefan. Nie mam czasu. A gdzie? Żartujesz, no za 2 tygodnie przyjeżdżałem w Łosi. Stefan. Wszystko jest dogadane, możesz się sam spotkać. Zawsze jest dogadane, a później coś wyskakuje. Potrzebuję tydzień. Dobra. 5 dni. Dobra. No ale dobra tak, czy dobra nie? Stefan, nie nudź, no. Jola! Cześć.
takie korki, 45 minut jechałam z Saskiej Kępy. Gdzie chłopaki? Cześć, Jola. Stary, ja muszę mieć... Muszę mieć przestrzeń, muszę wyjść do, wiesz, do ogrodu z psem. Kurde, szczęścia brakuje. Miałeś mieszkanie z pięknym widokiem. Z jakim widokiem? No miał. W jednym pokoju z dzieckiem. No, mogłeś się przebić, miałbyś penthouse. Z jakim dzieckiem? Ja powiedziałem z dzieckiem? A co, ja powiedziałam z dzieckiem? Powiedziałeś. Właśnie ja powiedziałem? No... Właśnie. Jej. Ale będziesz gruba. A nam lubi grube. Stefan, nie, pamięta? Stefan. Steven, a kiedy my sobie zrobimy dzieciątko? We Włoszech to szał. Mało mnie nie przejechali. Zwróciła pani uwagę na sprzedaż w Austrii? Lawinowy wzrost w ostatnim roku. I panowie chcą te skutery montować u nas w kraju. Dobrze. Badania rynku. Okej. Biznesplan. Wzorowy. Świetnie. To jednak nie wystarczy, żeby otrzymać kredyt z banku. Muszą panowie przedstawić solidne gwarancje. Chwileczkę, a moje mieszkanie? Działka budowlana kolegi? To miał być kredyt głównie zabezpieczony kontraktem, tak się umawialiśmy. Panowie, występujecie o 300 tysięcy dolarów. No ale współpracujemy z poważnym włoskim producentem, tutaj nie ma ryzyka. Proszę zajrzeć do kontraktu. Jeżeli nie wpłacimy tych pieniędzy za miesiąc, kontrakt wygasa. Wpakowaliśmy w to majątek. Hala czeka. Przez 3 miesiące bank milczał. Panowie, mnie obowiązują procedury i prawo bankowe. Proszę szukać gwarancji i czekam na panów. Spokojnie, coś wymyślimy. Co? Co wymyślimy? Od tego myślenia wyłączyli nam telefon. Trzeba odpuścić biuro. Stary, przestań mi straszyć klientów, ok? Jak mi to zejdzie ze sklepu, to ci zapłacę. Konkretnie kiedy? Kiedy? Nie wiem kiedy. Przed świętami, dobra? Stary, ale ci nie wstawiłem tego w komis, no. Czekam już miesiąc, miało być 3 dni. Paniewo, to miało być przecenione, prawda? Podnieśli mi czynsz, rozumiesz? To pralnia czy rewia na lodzie? Chcesz mnie zabić? Gerard? Gerard. Mieszkałeś nad nami. Stefanek? Cześć. Kopenat. Co słychać? A, pomalutku. Anna. Tak? Coś nie tak? Proszę sprawdzić kieszenie. No tak. To dla pani. Nie, nie mogę tego przyjąć. Przepraszam, powinnam było od razu sprawdzić. Proszę zaczekać. Gdyby... pani kiedyś szukała pracy. Tu jest numer telefonu. A mleko pamiętasz? Podać mleko? Nie, dziękujemy. Oginęło ci mleko spod drzwi, nie pamiętasz? Coś było, tak. No przecież... Słuchaj, dosypaliśmy do butelki czegoś na przeczyszczenie. Były zakłady, po kogo przyjedzie karetka. Czekaj, wzięli gościa z telewizji. Speakera spod 9. Jak on się nazywał? Ja bezram całą karetkę.
mi wredny gnaje. Jak to nie możesz przewidzieć? To idź do wróżki. Doradcy giełdowi. Włochy? Z ziemi włoskiej do Polski? Chcesz importować papieża? Myślę o czymś konkretniejszym. Skutery u nas? W cenie 3 rowerów, źle? Pięknie. Pierwot. Szukam cię po całym centrum. Przecież umówiliśmy się w pizzerii. Poznajcie się. Kolega z podwórka. Moja żona. Chwała. Nowak. A gdzie Kasia? Je pizzę. Słuchaj, będę za parę minut. Czekamy. I nie kupuję lodów. Pięknie. To może chwycić. A ojciec? Pytałeś go? Pytałeś ojca? Przecież może wam pomóc. Zamknij oczy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mama wraca? Wzięła noc. Dan? Stefan? No to dobrze. Zaczekaj. Jest jeszcze ten miód, co przywieźliśmy z Grecji? Może byśmy się zapisali na basen. Objawy są typowe. Nic jej nie grozi? Nie, znaczy trzeba się zdecydować, albo ciąża, albo odchudzanie. Wszystkie chcą być modelkami. Pytałem, czy... Tak, a ja panu odpowiedziałem. Panie doktorze, tak? Kawa stygnie. Już lecę. Niepotrzebne. Nie dadzą jej się ruszyć z łóżka. Przepraszam. Dokończę wam. Słuchajcie, zapłaciłem ten rachunek, żeby nie robić obciachu przed człowiekiem, no klient. Wracam do domu, łapię za telefon i wiesz, czy to nie jakaś ściema, no. 25 gramów koniaku, 700 zł, a kobitka mi mówi, proszę pana, butelka kosztuje 21 tysięcy. 21 tysięcy, jaka średnia krajowa? 1400, nie? Jakoś tak. 50 gramów. Niedługo będziesz pił już tylko taki koniak. Zrobiłem rozeznanie. Jest facet. Poważne państwowe przedsiębiorstwo. Zaciekawił się skuterami. Pasjonat motoryzacji. Czy mogę mówić dalej? Dyrektor kopalni. Kopalnia daje gwarancję na wasz kredyt. Za ile? Policzmy koszty. Dyrektor kopalni, główny księgowy, ja, plus manipulacyjny notariusz, prawnicy. Konkretnie 20% od kredytu.
Pięknie, każdemu po samochodzie. 20% prowizji. Zaczynamy od zadłużenia. Nie, panowie, to jakiś absurd. Negocjuj sam. Masz. Dzwoń. Pan zamawiał kwiaty na bankiet? Tak. Będą o 18. Chciałbym, żeby wszystko było punktualnie. Oczywiście. No, panowie, ja już swoje powiedziałem. Gerard, musimy się z tym przespać. Co to było? To? 3 razy w tygodniu, która już rzuca się z okna. Beśka, a co pani myśli, gorzej niż w więzieniu? Śniadanie, obiad, kolacja. Ja pani mówię, jakby jakiś facet miał leżeć tak jak my, to by normalnie ludzkość wymarła. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, słoneczko. Cześć. Klapki? No coś zwariował. Kopie? Jeszcze nie. Popatrz, ona w ogóle nie przytyła. Kasia, nie rzucaj wywiłkę, czekaj. Ale ja lubię rzucać. No ale zobacz, jaka ona jest ładna. To by cię obolało. Cześć. Z Berlina. Jak sprzęt, to tylko tam. Jeszcze raz zrobiliśmy kalkulację. Zgodzimy się na 10%. No dobra, 12. Stefan. No trudno, powiedziałem. Dobra, 12 to wszystko. Panowie... Przepraszam, mogę? Dziękuję. Nie, zakończmy sprawę. 15%. Panowie, nie dajecie mi dojść do słowa. 25%. Ile? Jakie 25%? Mówiłeś 20. 20 to było tydzień temu. Proponowałem. Godzinę temu dzwonił dyrektor kopalni. Stracił cierpliwość, odwlokłem sprawę, ale jest 25%. Gerard, znasz sytuację. Ale co ja mogę zrobić? Nie, to wykluczone. Płacę. Słuchajcie, jak chcecie. To są moje koszty. Jakie koszty? Sprowadziłem dyrektora z Hiszpanii. 4 razy byłem w Katowicach. Hotele, kolacje biznesowe. Mój czas. Gerard, to było twoje ryzyko. Panowie, powinniśmy się rozliczyć. Powiedzieliście działaj, zadziałałem. Co ja mam teraz zrobić? Stefan, zostawiacie mnie na lodzie. Co teraz? Tam ogłoszenie, że szukamy gwarancji. Trzeba było się wtedy zgodzić. Przekombinował. Ty przekombinowałeś. Chcesz się kłócić? Kiedy makarony przyjeżdżają? Stefan! Adam, ty emerycie! Jurek, jak to nie uczą was wierszy w szkole? Czego was uczą? Powtarzaj za mną. Litwo, ojczyzno moja. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie, widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz w bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do życia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opieką ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem do twych świątyń to... rogu iść zawrócone życie podziękować Bogu. Wujku, który pokój będzie mój? A wybierz sobie.
To chcę w garażu z rowerem. No to proszę, bijemy współrzędne, kąta i przyciśnę tutaj. Adaś, ktoś do ciebie? A widzisz, już masz. Ależ twoja mama ma rękę do kwiatów. Słuchaj, Gerard, tak na przyszłość. Jest dobra zasada. O interesach poza domem. Uważaj, jak jeździsz. Daj spokój, gdzie mają się bawić. Dobra, krótko, bo nie mam czasu. Siostra przyjechała. Nie mieszka w Warszawie? Na Żoliborzu. Ładna kobieta. A wracając do naszych interesów... Powoli, Gerard. Spotkamy się ze Stefanem, wszyscy razem pogadamy. Podliczyłem swoje koszty. Jesteście mi winni 6000. Gerard, bredzisz. $6000. Mężczyzny, skarpety i komura. Dlaczego siedzisz na moich rajstopach? Lubię. Pośpiesz się, bo nie zdążymy. Zdążymy. Zdążymy? Nie. Zdążymy? Nie. Aha. Nie. Zdążymy. Zdążymy. Nie no, taki szybki to nie jestem. Bywasz. Cześć. Cześć. Nie zaprosisz mnie? Wpadłem na herbatę. Pośpiesz się. Co to za facet? Spław go. Znajomy. Taksówka czeka. No to jedź. Ja dojadę później. Słuchaj mnie, nie zależy na tym bankiecie. Ty chciałeś iść, prawda? Dojadę. Przestań machać. Dojadę. Ile tu jest pokoi? Dwa. Zielona czy zwykła? Herbatę chcesz zieloną czy zwykłą? A u nas tutaj była ściana. Wiem. Słabo. Stefan? Do widzenia, pa. Do widzenia. Uderzyłeś Adama. Uderzyłeś mojego przyjaciela. Stefanek, oddajcie mi te pieniądze. Ja nie chcę problemów. Rozwiążmy to jakoś. Może jakiś dłużnik wam się spóźnił? To jest Stefan. Jedziemy do waszego znajomego. Nigdzie nie jadę. Pomóc mu? Nie trzeba, to jest rozsądny chłopak. Dzieciaka mnie budzisz.
Wózki dziecięce od nich brałeś? Stefan, ile te wózki są warte? 10 tysięcy dolarów. Masz faktury? Pokaż mi. Forsa. Nie mam. Nie masz. Kurwa, nie masz! Pokuś mu Boga udusić. Poczekaj się na dole. Przestań. Nie dostałem pieniędzy. Powiedział, oddam wszystko. Miał 100 dolarów. Jutro kasa. Za każdy dzień zwłoki 1000 dolarów więcej. I codziennie meldujecie się telefonicznie. Good thinking. Idziemy na policję. I co mi powiesz? Że nas szantażuje. Masz jakiś dowód? Mam świadka. Matczak! Facet sra po ciebie, nic nie powie. Nie matczaka, ciebie. Uspokój się! Bo obudzisz Jolę. Adam, to są bandyci. Wrzucą ci do domu granat za flaszkę wódki. Wierzysz, że matczak miał przy sobie 100 dolarów? Zresztą jakie kurwa to ma znaczenie? Stało się. Wykołuję te kasy, nie wiem, wykopię spod ziemi. Spłaćmy faceta i wszystko się ułoży, no. Przestań wzdychać. Ja wymyśliłem te skutery? Stary, wpierdoliłeś nas w egzekucję długu. A ty co? Myślałeś, że jedziesz na herbatkę, co? Która godzina? Fajnie było? Chyba było fajnie, bo nie dojechałeś. Rozmroziłaś lodówkę. Ja? No chyba nie ja. Jogurt. Masło. Ser. Zobacz, ile ty jedzenia marnujesz. Stefan, kupuję wszystko dla ciebie. Jem sałaty i jabłka. Masz jakąś kasę? Nie. Dlaczego my tak rozmawiamy? Zobacz w torebce. Powinny być 3 stówy. Nazwisko tego człowieka. Od czegoś musimy zacząć.
Jakie możecie mi dać gwarancje bezpieczeństwa? Proszę podać jego nazwisko. A gwarancję? Jaki jest z panem kontakt? Na komórkę 0601. Mamy poblokowane wyjście na komórkę jakiś do domu. Proszę pana, wezwiemy go, pouczymy. Przynajmniej nie będzie się czuł bezkarny. Nie znam jego nazwiska, to Rosjanin. Robi pan błąd. Proszę dać przepustkę, nie wypuszczą pana bez podpisu. Nie chcę zostać kaleką. Daj, zabierz mnie stąd. Co znaczy zagrożona ciąża? 7 miesięcy leżenia i 20 kilo nadwagi. Wiesz, myślałam, to dobry pomysł połączyć kuchnię z dużym pokojem. No pewnie. Lepiej mieć zawsze małego na oku. Na przykład my z mężem mamy bardzo duży dom. Proszę. Ale Niech pani sobie poczyta. Hadaś. Chyba go pani wystraszyła tą nadwagą. Myślałam, że to żona jest w ciąży, a nie pan. Dzień dobry. Co wy tu robicie? Rodzimy wnuka. Mój mąż podrywał mnie na skuter. Osa? Lambretta. Ukradli spod klatki. Jeździliśmy nad Zegrze. Pamiętasz naszą łączkę? Tak, te łączki, polanki, krzaczory. A ty wiesz, że to jest twój kolor? Martwię się tym kredytem. Już pozamiatany. Możesz mówić po ludzku? Nie załatwię gwarancji w tydzień. Jest rządowy fundusz polsko-włoski. Pokazywałem folder. Tato, co prawym w ramki. Idź i sam zobacz. Co tu dużo mówić? Okazja. Kupiony w Polsce, badania w autoryzowanym serwisie i jeszcze na gwarancji. 5-letni samochód? Blacha jest na gwarancji. Była robiona. Jak to robiona? Panowie, za późno, mieliście zadzwonić. Ci państwo biorą. Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Panie Tadeuszu, mamy gotówkę. No to świetnie, zapraszam. Panie, tak się nie robi. Byliśmy pierwsi. Spadliście mi z nieba. Już się bałem, że się nie zdecydują. Widziałeś, kicwany dziadzio? Minus 10 dioptrii, ja słuczkę zauważył. Zjecie coś? Zjemy coś? Deska serów. O. O. Ty, jak się, gdzie jest Ania? Mariola. Mariola. Odfrunęła. Wczoraj widziałem Gerarda. Nawet mi pomachał. Mówiłem, nie dzwonić, nie płacić. Plus. Będziesz świadkiem. Znowu zaczynasz? Na ślubie, cykorze. Załapałem się u Niemca. Odpuszczasz skutery? Nie, robota na przeczekanie. Oklahoma. Bee! Wojna! Baran nad rosem!
opuszczasz skutery. Nie. Robota. Robota na przeczekaniu. O, kadoma. Uwaga! Nie wiem, jak panu dziękować. Nie musiałem ich długo przekonywać. To dobra inicjatywa przy dzisiejszym zatłoczeniu miast. Panie dyrektorze, kolegium u szefa. Przepraszam. Proszę pozdrowić ojca. Znamy się jeszcze z harcerstwa. Był najlepszy na azymut. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O, przepraszam. Hej, Adam. Kumpli nie poznajesz? Spieszę się. Chodź, siadaj, przejedziemy się. Zapraszam na piwo. Jestem umówiony. A, poznaj młodego. Od tygodnia na wolności. Kurwa. Rzuciłeś instrukcję i co teraz? Adam, jak jest? Dobrze. A mnie wychodzi, że źle. Bywa. Źle, bo kumple kiwają. Ty mnie wykiwałeś, Adam. Mam zasady. Dolary, które mi daliście, były fałszywe. Jakie dolary? Nie rozumiem. Przysłałeś Stefanka z fałszywymi dolarami. Nikogo nie przysyłałem. Podsumujmy. 6 tysięcy to niespłacony dług. Plus karne procenty za każdy dzień 1000. Zgadza się? Razem 26 tysięcy dolarów. Jutro tutaj o tej samej porze kasa. U ruskich za taki numer już byś nie żył. Która godzina? Która? Tobie niepotrzebne, ja ci ustalam godzinę. Co tak siedzisz? Spierdalaj. Jakie fałszywe, Chryste, w banku! Po coś im płacił, idioto! Znikam. Trzeba ich przeczekać. Zamieszkam u Tadeusza. Kurwa. Rozkręcimy się z tymi skuterami, wynajmiemy ochronę, będą na nas zamali. Zapomnij o skuterach. Sprzedałem nasz kontakt na Włochów. Dostaliśmy kredyt. Spłaciłem Gerarda. Kurwa, chciałeś zdechnąć z lokówką w dupie? Cześć. Wpadniesz do nas w święta? Dziękuję. Napięcia przedporodowe dają znać. Zobacz, co kupiłam. Chociaż nie, właściwie nie możesz zobaczyć, bo jest zapakowany. To jest toster dla twojej mamy, to jest dla Baśki, a to jest dla twojej ciotki, która urwała się. Ale się nabiegałam. Obłęd. Nam się. A czego się powinien życzyć? No, chyba tylko tego, żeby się pozbył wspólnika. Panowie, Wigilia Wigilią, ale stoliczki, podłoga i do domu. Thank you.
Wymyśliłam nazwę dla waszych skuterów. Myślisz, że my tu leżymy dla przyjemności? Ciężko pracujemy. Pani Ania wysłała krzyżówkę i wygrała rolki. Adaś, kto to wszystko zje? Ja przeczytałam pół podręcznika do ekonomii. Wiesz, co to jest wektor cen w czasie? Co się dzieje? To ja się pytam, co się dzieje. Uważaj, bo urodzisz księgowego. Wszystko jedno, kim będzie. Byle był. Przyjdziesz jutro? Idziesz? Adam, idziesz? Zostań, bo jutro od 9:00 trzę parmezan. Jesteś na gastronomii? Już nie bądź taka zasiekliwa, bo będę zazdrosny. Oh baby, you look so wonderful tonight. Pozmywasz? Super. Mama? To ja. Jestem w górach. Kto? Kiedy był? Pan Kowalczyk, prawda? Mam książki telefoniczne. Zostaw go. Zostaw go już, powiedziałem. Stefanek, po co ci tyle tych książek? Pracujesz u Niemców. Bogata firma, widziałem biura. Puścili pana z kwiatami? Powiedziałem, że dla lekarki. Przepraszam, że zawracam pani głowę. Miło, nudzimy się tu trochę. Jestem winien Adasiowi pieniądze. Umówiłem się, że zwrócę przed końcem roku. No, on zapadł się jak kamień w wodę. A dzwonił pan do domu? Ja nawet byłem. I rodzice powiedzieli, że może pani będzie coś wiedziała. Naprawdę nie wiem, jak panu pomóc. Zagląda tu co parę dni. No nic, dziękuję. A chłopak czy dziewczynka? Proszę nie mówić, sam zgadnę. Chłopak. Mam rację? To dla mnie? Może, może. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Ładny kolor. Dziękuję jeszcze raz, przepraszam. Do widzenia. I co? Adaś zniknął? O Boże, 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 Boże. Wszyscy tacy sami. A mój to lepszy? Ja ci jeszcze nie powiadałam. Wissen Sie, ich beobachte Sie seit einer Zeit. Wie alt sind Sie? 28.
2 Fremdsprachen, Handelsausbildung und hier Chauffeur. Man könnte an eine Beförderung für Sie denken. Czeki. Tylko 5. Więcej nie dałem rady. Będziesz musiał coś dorzucić. Słuchaj, Gerard, jak się od nas nie odczepisz, zajmą się tobą chłopaki z miasta. Gdzie jest Adam? Nie wiem. Gdzie jest Adam? Nie wiem. Młody, widziałeś zdjęcie tej jego Joli? Niezła dupa, co? Poruchałbyś. To co, jedziemy? Robisz nastrój? Nic. No jak to nic? Przecież potknąłem się o twoje buty. Buty? Musimy się rozstać. Na jakiś czas. Musimy. To był żart, prawda? Wynoś się. Wynoś się stąd! Mówiłem, weź klucze. Dobry wieczór. Słucham. Ja do Adama. Nie ma go. Jestem jego kuzynem, Nowak. Tadeusz Frej, miło mi. Gerard Nowak. Adaś wszedł na chwilę do sklepu. Proszę, wejdź. Tak, dziękuję, ja jestem z kolegą. To niech kolega też wejdzie. Proszę. Wejdźcie, rozbierzcie się. Super. Herbatka się parzy. Studiujesz? Aha. To wszystko ze stypendium? Student musi sobie radzić. Eksport, import? Latający komis samochodowy. A może chcecie coś kupić? Kwity celne nie są na ciebie. Na znajomego. Nie każdy kupi takie auto, mogą być kłopoty. To coś spuścimy z ceny. Tadeusz? Szaleństwo, 6 sklepów, nigdzie nie było szampana. Wino musujące. Jest jadać, chodź, chodź, masz gości.
Zjedz coś ciepłego, będziesz miał wrzody. No to co, chętnie obejrzę auto. Nie ma problemu, stoi przed blokiem. To chodźmy. Zaraz wracam. Zniknąłeś, nie przyszedłeś na spotkanie. Zostawiłeś mnie bez grosza, ładnie, tak? Popatrz sobie. Szkoda, żeby małemu coś się stało przez głupotę wujka. Wracasz do domu i czekasz na mój telefon dzień i noc. Synu, sprzedałeś mnie! Gdzie jesteś? W domu. Przyjedź. Chcę porozmawiać. Jak długo to już trwa? Wiem, że masz kogoś. Dobrze wiem, o czym mówię. Nie kłam. Hej, miałeś siedzieć na dupie. Włóż garnitur, kończymy z długiem. Nie mam czasu. I weź dowód osobisty. Sprzątaj po sobie, na litość boską. Tato, mam kłopoty. Znowu potrzebujesz pieniędzy. Nie, nie o to chodzi. O co? Ja ci powiem o co. Ile ty masz lat? Musiałem świecić oczami za te twoje skutery. Przepraszam. Czy ty potrafisz coś do końca doprowadzić? Miałeś być w garniturze. Nie jadę. Zostaw, potrzebuję jego twarzy. Adam. Mnie chodzi tylko o dług. Spłacisz i jesteś wolny. Zrealizujesz czek na 100 000 złotych. 5 banków i jesteśmy kwita. Za to jest prokurator. Będziesz unikał prokuratora. Masz. Co ja, pies jestem? Nie chcesz, to wyrzucę. No i po bólu. Do czeków potrzebne jest hasło. Siadaj, podwieziemy cię do domu. Daj rękę. Mówię, daj.
Młody, pomóż mu. Otwórz. Otwórz, kurwa. Zamknij. Zaciśnij. Puść. Puść. Wysiadaj. Coście się tak na kupie pobudowali? Co to kurwa jest? Umowa sprzedaży. Przejmuję cały ten bajzel. Nie. Nie? Nie. Przyjrzyj się. Tym nożem zajebano człowieka. Albo podpisujesz, albo to jest dowód w sprawie. Zrobiłem ci przysługę, gnojku. Ty wiesz, co to znaczy wybudować dom? Stefan? Do czeków potrzebne jest hasło. Gerard jedzie do ciebie. Stefan, słyszysz? Stefan, odbierz. Poroniła. Po tym telefonie do pana. Zostaw ją w spokoju. Chcę porozmawiać. Oddaj mu to. Thank you.
Wykiwaliście mnie. Masz czas do jutra. Zabrał mi klucze od mieszkania. Skąd ja mu wezmę hasło? Tadeusz. Tak? Jaki kuzyn? To nie mój kuzyn. To jest jakiś bandyta, kurwa, bandziąż. Kto mi kupi brykę z lewymi papierami za taką kasę? Kurwa, jeszcze mi dojebał jakieś karne odsetki. 1000 dolców za każdy dzień zwłoki. Czujesz? To jest jakiś psycho. Teraz mi to, kurwa, mówicie? Super. Zajebiście. Może dajcie ogłoszenie do gazety. Wpierdalamy kumpli w szambo. Gratis. Trzeba iść na policję. Kurwa, na policję trzeba iść. Ta deklaracja. Chuj, wolę beknąć za czeki. Jakie czeki? Nieważne, kurwa, wpierdolił mnie w czeki tak jak ciebie w BM-kę. Zmusił cię. Powiemy, że nas zmusił. Idziemy. Masz komórę? No dzwoń. 997. Dlaczego ja? Od was się zaczęło. Ty chciałeś iść na policję. A ty co, nie? Ja już byłem. Kiedy? Wtedy. Kiedy? Jak były Szwedy, po matczaku. No i co? I gówno. Mogą mu dać pouczenie. Wpakują go na 48 godzin, wyjdzie i dopiero się zacznie. No to super. Zabiorą ci mieszkanie i co, myślisz, że to koniec? Człowieku, takie długi są nie do spłacenia. Będzie się zapierdalać na nich do końca życia. Wpierdolić im trzeba, wpierdolić, rozumiesz? Oni się muszą nas bać. Z kraju. Tadek. Nie mam paszportu. Zabrał mi. O kurwa. Zabrał mi paszport. Ale się rok zaczął. Trzeba kupców trochę podbrać. Co to za ludzie? Badylarstwo. Bób i pomidory. Spóźniają się. Pewnie liczą kasę. Zostaw. Zostaw to dla gości. Kurwa. Flaszka się stłukła. Skoczę do sklepu po drugą. Daj spokój, od czego jest młody. Młody. Idź na stację benzynową, tam najbliżej. Zaczekaj. Przynieś z bagażnika. Kluczyki. Lutosławski? Moja ciotka koło niego mieszkała.
Dostałem od takiej jednej. Wiolonczelistka. Pierwsza symfonia. Konduktor. Bileciki do kontroli. Cześć, Gerard. Trzymaj! Trzymaj to, kurwa! Zdaj go! Kurwa, syn! Spokój się! Mój pamięci mi ręce! Nie rzucam się. Zeszmaciłeś się. Zrobiłem sobie szmatę. Kurwa, gnoi wiedzą. Szmatę, słyszysz? Poprałeś mi gnoi wiedzą. Kurwa, kurwa! Spokój się! Młody szedł tylko do samochodu. Posłysz! Stefan, rusz się! Rusz się, no! Piśnik się zajebie! A mówię, psa! Okej. Okay. Masz flaszkę? Mam. Sprawdziłem, nie ma. Jak nie ma? A w bagażniku? Muszą gdzieś mieć. Muszą. Po co im broń? Wystarczy smycz. Chodziliście na smyczy. Jakieś klucze. Pokaż chyba moje. Paszport. Stefan. Moja działka. Gerard Nowak, prezydent. Nareszcie. Tadek. Halo? Tak, wszystko w porządku. To do ciebie. Słuchaj, ty Nowak, chłopaki są chronieni przez nas. Przyjedziesz, kurwa, pogadamy. Jak pogadamy, to się dogadamy. Słuchaj, ty Nowak, chłopaki są chronieni przez nas. Kupili to? Kupili. Pójdę jak po sznurku. Nie zabij się. A posłuchaj, co jest? Nic, zaraz mi przejdzie. O kurwa! A, skręcona. Złamana pewnie, nie? Kurwa. Spadaj na drzewo. Thank you.
jest jakiś atlas. Poluzujcie mi więzy, bo rozjebię samochód. Nie wiem, jedźmy gdziekolwiek. Wracajmy. Co znaczy wracajmy? Gdzie chcesz wrócić? Dobrze, wrócimy i co? Co dalej? Dawaj kluczki. Dawaj. Spóźniają się ci wasi koledzy. Kurwa, Stefan! Stefan, on cię wpierdala w cholerne gówno! Zamknij mordę. Chcecie zrobić? Będę dla was pracował! Połamiemy ci kulasy. On mnie zmusił! Nie macie żadnego długu! On wszystkich tak kiwał! Będę pracował, przysięgam! Proszę. Zwiąż mu nogi! Stefan, zabierz tego pojeba! Możemy się dogadać. Stefan, kurwa, słyszysz? Wiązałeś? Kurwa! Kurwa, lecz spokojnie! Przerzuć linę. Przetrącę kręgosłup. Będziesz jeździł całe życie na wózku. To ja wszędzie cię znajdę. Kurwa, ciebie i to twoją... I tam... Zakiluj! Będzie ci mieć dziecko. Skurwysyna. Tak! Kurwa! Adam! Adam! Kurwa! Kurwa! Adam! Kurwa, co się patrzy, no? To ma wyglądać na ruskie porachunki. Rozbieramy go. Kurwa, rozbieramy go, no.
Weź prysznic. Umyj się. Trzeba to ogarnąć. Krew. Przebierz się. Trzeba pozbyć się ciuchów. Spalimy je razem z samochodem. Pierwszy raz. No zapowietrzone. Zupełnie zimne. Ekstra, w ogóle odetnijcie jeszcze wodę i wyłączcie gaz. Dziękuję.
godzina? 12. Spałeś całą dobę. Dzwonił Stefan? Przyniosę ci piżamę. Co ty wyprawiasz? Zaraz wracam. Wariat wlazł po balkonach na 7 piętro. Wyobrażasz to sobie? Puka w szybę, ja przerażona. Co ty robisz? Ucieka do łazienki. Stary pies leje mi za kurtkę. Nie znowu leje. W łazience się sika. Przeszedłem od sąsiada z balkonu. Tadek. Co byście mnie wpierdolili? Zapytaj Adama. Nawet nie zidentyfikowali tych zwłok, ciał. Ktoś się zgłosi, mieli rodziny. Mamy alibi. Balowaliśmy u tatka do rana. Całą noc. Co ci odjebało z tymi głowami? Ratowałem nas. Czytałeś, co piszą w gazetach? Ruskie porachunki, fałszywy ślad. Nie, mnie ratowałeś, co ty pierdolisz. A kto ich chciał wywieźć do lasu? Ale nie zabijać. Tak, kurwa, lepiej było złamać sobie nogę! Niczy się! Musimy uzgodnić wszystkie szczegóły. O czym gadaliśmy, zapiliśmy. Wszystko. Dobra, dobra. Trzeba to wszystko poukładać. Spotkajmy się jutro. Tutaj. Chodź, zjedz coś. Masz krzywo zapięty sweter. Co robisz weekend? Może wybralibyśmy się do babci? Zabrałbyś Basię, pochodzilibyście po lesie. Zapomniałby o tym wszystkim. Bardzo mi przykro, synu. Co jest grane? Gdzie jest Tadek? Znalazłem w drzwiach. Przecież to nie jest wezwanie. To jest prośba o kontakt z policją. Idź i sprawdź, o co chodzi. Nie jestem ciekaw. Nic na nas nie mają. Tadek jest już w Kopenhadze. I co się tak patrzysz? Robisz błąd. Ja? Ja robię błąd? A co, ja mu płaciłem? Od tego się wszystko zaczęło. Kurwa. No co, kurwa, zesrałeś się i poszło. Ty się nie zesrałeś? Nie, nie, nie! To szkoda, że mu tego nie powiedziałeś prosto w oczy. Nie płacę, Gerard. Powiedziałeś mu? Stefan, za 5 minut masz taksówkę. No co tak stoisz? A ty nie jedziesz? Na jeden dzień, a co ja tam będę robiła? Cześć. 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 Przestań. O,
muszę cię przez. Basiu. Zrobiłem coś strasznego. Nie mogę tego słuchać. Nie mogę. Wyjdź. Nie wciągnę cię w to. Już mnie w to wciągnąłeś. To moja wina. Pamiętasz, wróciłam ze szpitala, gdybym cię wtedy wysłuchała. Adaś, jedźmy. Idź. Proszę cię, jedźmy. Idź. Nie. Proszę cię. Nie. Dobrze. Idź. Spakuj się, zadzwonię. Dzwoni pan, czy nie? Tak, dzwonię. Chciałem złożyć zeznania w sprawie zabójstwa Gerarda Nowaka i jego ochroniarza. Adam Borecki.